katastrofie tunguskiej słyszeli chyba wszyscy, ale na temat tego, co tam się naprawdę stało, powstało około 100 teorii. Wyjaśnijmy dzisiaj to tajemnicze wydarzenie. Syberia, Rosja, 30 czerwca 1908 rok. Znajdujemy się na terenie leśnym, otaczającym rzekę podkamienna Tunguska, na północ od jeziora Bajkał, niedaleko współczesnego Krasnojarska. Po prostu obszar znany jako Tunguska, jeden z najbardziej odosobnionych obszarów na świecie i najbardziej odosobniony teren Rosji. Jest chłodny, bezchmurny poranek, wszystko jest ciche, sielanka, ale zaraz coś się wydarzy. Za kilka minut niebo otworzy się na dwoje, rozdarte ogniem i megagłośnym czymś. To coś zstępuje z nieba i zaraz uderzy w ziemię. Witam w dzisiejszym odcinku. Dziś będziemy eksplorować tajgę, obszar, o którym pewnie nikt by nie słyszał, nawet nikt by się nim nie zainteresował, gdyby nie tajemnicze wydarzenie, które rozświetliło niebo i wstrząsnęło ziemią w promieniu 1000 kilometrów. A silny wstrząs zarejestrowały wówczas sejsmografy na całej Ziemi. To tajemnicze wydarzenie wymagało 105 lat badań, zanim mogliśmy wreszcie napisać słowo koniec. Wiemy, co się tam naprawdę stało. W odległości 1000 km od epicentrum zanotowano wstrząsy sejsmiczne o sile 5 stopni w skali Richtera. W odległości 500 km świadkowie zgłaszali ogłuszający huk i ognisty obłok unoszący się nad horyzontem. Około 170 km od miejsca uderzenia, tuż przed eksplozją, zauważono na czystym dziennym niebie obiekt, jasną kulę ognia poruszającą się z ogromną prędkością, pozostawiającą za sobą ślad grzmotów. W odległości 60 km od epicentrum, w chwili eksplozji ludzie byli rzucani na ziemię przez fale uderzeniowe lub nawet tracili przytomność. Szyby z okien eksplodowały, a meble i inne przedmioty spadały na ziemię. Teraz znajdujemy się 30 km od miejsca eksplozji. Najbliżej zamieszkany obszar, kilka chwil przed wybuchem. Grupa pasterzy reniferów śpi w swoich namiotach. I wtedy nagłe uderzenie wyrzuca ich w powietrze, pozbawiając przytomności. Jeden z tych pasterzy zostaje wyrzucony na odległość 12 metrów, uderzając w drzewo, co powoduje złamanie otwarte jego ręki. Tak w ogóle później umiera z powodu swoich obrażeń. Setki reniferów zostają zabite, drzewa zapalają się i upadają na ziemię, a ich wierzchołki skierowane były od epicentrum tego uderzenia jak gigantyczne wskazówki. Jeden z tych pasterzy opowiadał: ziemia się trzęsła i słyszano niezwykle długotrwały ryk. Wszystko wokół było spowite dymem i mgłą spalących się upadających drzew. W końcu hałas ucichł, a wiatr opadł, ale las wciąż płonął. Naoczni świadkowie w Kireńsku i w pobliskich miasteczkach mają takie same wspomnienia o kuli ognia przelatującej przez niebo. Kula ognia pojawiła się na niebie, gdy zbliżała się do ziemi, przybrała spłaszczony kształt. Lecąca gwiazda z ognistym ogonem, jej ogon znikał w powietrzu. Po tym, jak obiekt przekroczył niebo i zbliżył się do horyzontu, opisywano go jako filar ognia. Kula ognia wydawała się 2 lub 3 razy większa od Słońca, ale nie była tak jasna. Ślad wyglądał jak ognisto-biały pasek, jego kolor czasami zmieniający się na czerwono i niebieskawo-biały. Kilka minut po eksplozji odlegli obserwatorzy zgłaszali pionowy słup dymu na horyzoncie. Jeden z obserwatorów powiedział: gdzie ciało zniknęło za horyzontem, wzbił się słup ciemnego dymu. Z raportów nie wynikało jednoznacznie, czy słup był grzybopodobną chmurą powstającą bezpośrednio z eksplozji, czy dymem z pożarów lasów. Przez kilka dni po tym zdarzeniu na niebie nad Rosją i Europą obserwowano dziwne zjawiska, takie jak świecące chmury, kolorowe zachody słońca i słabe świecenie nieba w nocy, takie coś na wzór zorzy polarnej. Niestety niedostępność regionu i niestabilna sytuacja polityczna w Rosji uniemożliwiły wtedy dalsze badania naukowe. Potrzeba było aż 19 lat, zanim mineralog Leonard Kulik zorganizował ekspedycję, aby zbadać, co się tam wydarzyło. W 1921 roku Leonard Kulik, były żołnierz rewolucjonista, a teraz profesor mineralogii,
został zobowiązany do zlokalizowania i zbadania meteorytów, które spadły na terenie Związku Radzieckiego. Przygotowując się do tej ekspedycji, natknął się na relację o eksplozji w Tunguszce, przedrukowaną ze starej gazety. Podczas swojej pierwszej ekspedycji Kulik zdołał jedynie określić ogólną lokalizację obszaru wybuchu, ale nie udało mu się tam dotrzeć. Kontynuował zbieranie opowieści o wydarzeniu, a szczególnie zaciekawiła go jedna relacja od etnografa Susłowa. Susłow dotarł do rodziny mieszkającej 40 km od miejsca wybuchu i zebrał i opisał ich relacje ze zdarzenia. Opowiadali w niej, że cała rodzina została rzucona na ziemię siłą wybuchu, a kilka osób straciło przytomność. Kobieta relacjonowała, że kiedy się obudzili, odkryli las płonących wokół nich z wieloma powalonymi drzewami. A niektóre z dzieci opisywały to tak. Była straszna burza, tak silna, że trudno było ustać na nogach. Kulik zorganizował drugą ekspedycję wiosną 1927 roku. Podróż nie była łatwa, mapy były niedokładne, kompasy dziwnie działały, a teren był nieprzyjazny. Pod koniec marca Kulik dotarł do miasteczka Vanavara nad rzeką Tunguską. To było ostatnie miejsce z jakąkolwiek cywilizacją. Przed ekspedycją musiał przebrnąć przez bagnisty las, gdzie Kulik był pewien, że znajdzie miejsce wydarzenia. Próbował rozmawiać z miejscowymi, ale wielu z nich nie chciało rozmawiać o tym wydarzeniu. Nikt z nich nie zbliżał się do miejsca z obawy przed klątwą Boga. Kulik musiał czekać na stopnienie śniegu i w końcu w kwietniu mógł kontynuować podróż konno, ale jego ekipa cierpiała na różne infekcje, niedożywienie przez słabe przygotowanie i brak środków na taką ekspedycję. Po zamianie koni na renifery dotarli do rzeki Makirta i zobaczyli pierwsze dowody wybuchu tunguskiego. Kulik zauważył, że drzewa były spalone od góry. Był pewien, że to efekt nagłego, intensywnego ciepła, a nie pożaru lasu. Kiedy zbliżali się do epicentrum, miejscowi przewodnicy zaczęli obawiać się gniewu tego boga Ogdy i odmówili prowadzenia ekspedycji. Kulik musiał wracać do Vanavary i zatrudnić nowych przewodników. Ekspedycja Kulika wróciła do martwego lasu 20 maja. Kierunek powalonych drzew wskazywał na epicentrum wybuchu, które Kulik w końcu zlokalizował. Był to obszar znany jako południowe bagno. Z wiedzą mineralogia Kulik sformułował prostą hipotezę. Wybuch został spowodowany przez meteoryt. Ale kiedy dotarł do epicentrum, znalazł coś, czego się nie spodziewał. Po pierwsze, nie było żadnego krateru. No jak to możliwe? Co więcej, w epicentrum wybuchu Kulik zobaczył stojący las pni, prostych i wysokich, ale zwęglonych i pozbawionych gałęzi, wyglądające jak słupy telefoniczne. Tajemnica pogłębiała się przez dziwny krajobraz. Kulik napisał: twarda ziemia falowała na zewnątrz od miejsca wybuchu w gigantyczne fale, jak fale na wodzie. Zdając sobie sprawę, że nic więcej nie można zrobić podczas tej wyprawy i mając tylko jedzenia na 2 lub 3 dni, Kulik postanowił zakończyć ekspedycję. Wrócił tam później w 1929 i 1938 roku, ale obie okazały się nie do końca udane. Cały czas zastanawiał się, jak to możliwe, że nie było krateru. Inny naukowiec, Krinow, w 1940 roku przedstawił teorię, że meteoryt eksplodował w powietrzu, stąd brak krateru. Czy to było możliwe i co ważniejsze, dlaczego nikt nie mógł znaleźć żadnego meteorytu? Niestety wojna zakończyła jego badania, a katastrofa tunguska pozostała tajemnicą przez następne dziesięciolecia. Sam fakt, że wydarzenie było badane tak późno, brak informacji poza kręgami naukowymi, tajemnicza natura reżimu radzieckiego, wszystko to przyczyniło się do stworzenia dziwnych teorii dotyczących dokładnej natury tego, co wydarzyło się w Tunguszce. Niektóre teorie są naprawdę dziwaczne, inne mniej i są bliskie prawdy, ale niektóre to prawdziwe science fiction. Okej, omówmy teraz kilka z nich. Ta teoria obarcza winą nieudany eksperyment Nikola Tesli. Jest to związane z jednym z jego projektów, wieżą Wardenclyffa, która miała 60 metrów wysokości, była zlokalizowana na Long Island w Nowym Jorku, tam koło wyspy Plum, o której możecie oglądać film na moim kanale. Ale wróćmy do tematu.
Celem wieży było umożliwienie komunikacji bezprzewodowej na całym świecie i dostarczenie energii elektrycznej na duże odległości, co Tesla osiągnął na mniejszą skalę za pomocą swojej cewki. Projekt został porzucony, gdy finansujący wycofali się, ale teoria mówi, że w czasie wydarzenia tunguskiego badacz Robert Perry był na ekspedycji na biegun północny. Tesla skontaktował się z nim przed tą podróżą i poprosił go o raportowanie o wszelkich niezwykłych zjawiskach, które napotka. Czy Tesla mógł więc wystrzelić impuls energii w niezamieszkany biegun północny i chybiając trafić w Tunguskę? Ta teoria jest zgodna z tymi, którzy twierdzą, że wieża Vandenklifa Tesli była super bronią, takim promieniem śmierci. Tesla twierdził, że później w swojej karierze zaprojektował i przetestował podobne urządzenie, projektor promieni o nazwie Teleforce. Teraz druga teoria, jak z filmu science fiction. Inżynier i pisarz science fiction Aleksander Kasencew oraz radziecki naukowiec Aleksiej Zołotow argumentowali, że eksplozja nuklearna o możliwym pochodzeniu pozaziemskim spowodowała wybuch w Tunguszce. Albo UFO rozbiło się na Syberii z powodu awarii, albo międzyplanetarna broń została tam zdetonowana z nieznanych przyczyn. Kasencew twierdził również, że anomalie geomagnetyczne zarejestrowane na stacji w Irkucku były podobne do tych związanych z wybuchem nuklearnym. Lamayre, pisarz naukowy, kontynuuje tę myśl, sugerując, że moment i miejsce wybuchu wydaje się zbyt udane, aby być przypadkiem. Obliczając rotację Ziemi, twierdzi, że 5-godzinne opóźnienie spowodowałoby, że celem zniszczenia byłby Sankt Petersburg, lub mała zmiana trajektorii zniszczyłaby zaludnione obszary Chin lub Indii. Lamayre utrzymuje, że ognisty obiekt był fachowo nawigowany, używając jeziora Bajkał jako punktu odniesienia i dwukrotnie zmieniając kierunek w locie. Jego fascynujący wniosek jest taki, że rzekomi obcy mogli być na misji bombowej podobnej do Enola Gay. Również warunki pogodowe, bezchmurne niebo, były sprzyjające, ale w ostatnim momencie zdecydowali się na akt łaski dla naszej rasy i zrzucili swoją broń na niezamieszkały obszar. No mają goście niezłą jazdę z tą teorią, ciekawe po czym i gdzie to można kupić. Ale dobra, nie fantazjujmy, koniec science fiction, przejdźmy do kolejnej teorii. W 1973 roku w czasopiśmie Nature opublikowano artykuł sugerujący, że wybuch w Tunguszce mógł być spowodowany przez zderzenie Ziemi z czarną dziurą. Teoria ta została zaproponowana przez Centrum Teorii Względności na Uniwersytecie Teksasu. Zakładała, że mała czarna dziura uderzyła w Tunguską, spowodowała wybuch bez krateru, przebiła się przez Ziemię i wyszła po drugiej stronie w rejonie Atlantyku Północnego. Aby zweryfikować tę teorię, wystarczyłoby zbadać dno oceanu w poszukiwaniu wyjścia. Nikt jednak nigdy nie sfinansował takiej ekspedycji i teoria została obalona. W sumie się nie dziwię. Podobną teorią było także to, że wydarzenie tunguskie mogło być wynikiem zderzenia materii z antymaterią. Gdy do tego dochodzi, cząstki się anihilują, emitując intensywne wybuchy energii. Ta teoria również pozostała nieudowodniona. Po ekspedycji Kuliga rosyjscy badacze byli zdziwieni brakiem kraterów i fragmentów meteorytu w epicentrum. Próbowali to wyjaśnić, sugerując, że była to lodowa bryła komety, która spowodowała zniszczenia. Komety składają się głównie z lodu, więc możliwe jest, że duży blok oderwał się od większego ciała i spadł na Ziemię. Lód wyparowałby gwałtownie w atmosferze, powodując wybuch. W latach 60. XX wieku pojawiła się przeciwna teoria – ogień z Ziemi. Wybuchy Verna, zwane na cześć autora Juliusza Verna, to spekulatywne reakcje magmowe, które gwałtownie erupują z podziemia. Magmowa intruzja pod Syberią mogła utworzyć dużą bańkę uwięzionych gazów wulkanicznych. Skały pokrywające bańkę pękły, a wybuchy płonącego metanu spowodowały serię eksplozji opisanych przez świadków. Jednak geolodzy mapujący ten obszar nie znaleźli śladów rozbitych skał ani wentylów gazowych. Teorii na temat, co się tam stało, było jeszcze mnóstwo, ale czas na fakty.
No i tu w końcu dochodzimy do sedna sprawy. Teorii numer 6. Jaką jest meteoryt? Najbardziej oczywistym wyjaśnieniem było to, że meteoryt złożony z materiału skalnego wybuchł przed uderzeniem w powierzchnię Ziemi, jak teoretyzował Krinov. To wyjaśnia brak krateru, ale co z brakiem fragmentów? W 2013 roku zespół prowadzony przez Wiktora Kwaśnicę z Narodowej Akademii Nauk Ukrainy zakończył wszelkie spekulacje. Badacze przeanalizowali mikroskopijne próbki skał zebrane z miejsca wybuchu w 1978 roku. Próbki okazały się pochodzenia meteorytowego i zostały wydobyte z warstwy torfu datowanej na rok 1908. Fragmenty były tam, ale nikt nie pomyślał, żeby szukać tych bardzo małych. Fragmenty zawierały ślad lonsdaleitu, minerału znanego z tego, że powstaje, gdy meteoryt uderza w ziemię. Kwaśnica stwierdził: uważamy, że w Tunguszce nie wydarzyło się nic paranormalnego. Koniec, sprawa wyjaśniona. Koniec z fantastycznymi teoriami, katastrofa Tunguska to naturalne zjawisko, nic rodem z filmów science fiction. Trochę szkoda, co nie? Dziś wniosek jest taki, że wydarzenie tunguskie zostało spowodowane przez duży meteoryt wchodzący w atmosferę Ziemi. Najpierw ciało kosmiczne weszło w naszą atmosferę z prędkością około 15 km na sekundę. Nasza atmosfera jest świetną tarczą ochronną. Generalnie skuteczną w rozbijaniu skał kilka kilometrów nad powierzchnią Ziemi, produkując okazjonalny deszcz mniejszych kamieni, które po dotarciu na Ziemię będą zimne. Te duże zimne fragmenty to te, które normalnie tworzą krater. Ale w przypadku Tunguski nadchodzący meteoryt musiał być niezwykle kruchy, albo wybuch był tak intensywny, że zniszczył wszystkie jego pozostałości 8-10 km nad Ziemią. Proces ten wyjaśnia drugi etap wydarzenia. Atmosfera odparowała obiekt na małe kawałki, jednocześnie przekształcając je w ciepło poprzez intensywną energię kinetyczną. Nagłe uwolnienie ciepła tłumaczy wszystkie zjawiska obserwowane przez świadków i naukowców, potężny wybuch, rozległą falę uderzeniową, pożary lasów i brak krateru. Teraz pomyśl o tym, 15 km na sekundę to 900 km na minutę. Meteoryt mógłby przelecieć przez całą szerokość Europy od Rosji do Portugalii w około 7 minut. Wystarczyłoby kilka dodatkowych sekund, aby meteoryt uderzył w mniej odosobniony obszar. Co mogłoby się stać, gdyby ludzkość nie miała tyle szczęścia tamtego dnia? Eksplozja spowodowała jedną osobę śmiertelną, ale mogła to być katastrofa o znacznie większej skali. Meteoryt miał około 30 metrów szerokości, a jego masa została oszacowana na 42 miliony kilogramów. Na podstawie tych parametrów można obliczyć całkowitą energię wyzwoloną przez uderzenie, zakładając, że połowa energii jest rozpraszana na hałas, tarcie i fragmentację. Pozostała energia wybuchowa odpowiada 500 kilotonom trotylu. To 600 razy więcej niż moc bomby zrzuconej na Hiroshimę. Na szczęście uderzenie miało miejsce w niezaludnionym terenie. Gdyby stało się to w prostej linii lotu meteorytu, trochę dalej i stało się to na Sankt Petersburgiem, pomyślcie sami, tam wtedy żyło 1 600 000 ludzi. Byłaby to największa katastrofa naturalna w historii nowożytnej naszej planety. Czy możemy spodziewać się kolejnego uderzenia jak tego z Tunguski? Cóż, jedno już miało miejsce 15 lutego 2013 roku, kiedy mniejszy meteoryt eksplodował w atmosferze w pobliżu Czelabińska. Ponownie w Rosji, nie wiem co tam przyciąga te meteoryty, warto by się było temu przyglądnąć, ale wracając do tematu, to wydarzenie stworzyło okazję dla badaczy do zastosowania nowoczesnych technik modelowania komputerowego, aby wyjaśnić co się stało. Na podstawie obecnej wiedzy o populacji asteroid, obiekt taki jak meteoryt Czelabiński może uderzać w Ziemię średnio od 10 do 100 lat. To dość często, ale wybuch tego meteorytu był mniej gwałtowny niż Tunguski, co skutkowało około 1 milionem rozbitych okien i kilkoma obrażeniami i żadnymi śmiertelnymi. Ale co z większymi skałami takimi jak ta z Tunguski? Łącząc wskazówki z wielkości tego wydarzenia z najnowszymi szacunkami populacji asteroid, badacze z NASA doszli do wniosku, że średni odstęp między takimi uderzeniami wynosi raczej tysiąclecia niż stulecia. Mimo to Rada NASA pozostaje świadoma i przygotowana na takie zagrożenia.
Asteroidy uderzały w Ziemię i będą uderzać ponownie. Systemy rozwijane przez NASA zapewnią nam lepsze przygotowanie na niebezpieczne uderzenia. A teraz słowa uspokojenia od Loriena Wheelera, badacza pracującego nad projektem oceny zagrożeń asteroid NASA. Ponieważ istnieje tak niewiele zaobserwowanych przypadków, pozostaje wiele niepewności co do tego, jak duże asteroidy rozpadają się w atmosferze i jak dużo szkód mogą wyrządzić na powierzchni. Jednak niedawne postępy w modelach komputerowych wraz z analizami wydarzeń czelabińskich i innych meteorytów pomagają poprawić nasze zrozumienie tych czynników, abyśmy mogli lepiej oceniać potencjalne zagrożenia ze strony asteroid w przyszłości. Tunguska jest teraz uważana za zamkniętą sprawę, ale badania nad tym wydarzeniem inspirują współczesnych badaczy do łagodzenia przyszłych zagrożeń. I tutaj agencje kosmiczne takie jak NASA, ESA, myśląc o potencjalnym nadchodzącym uderzeniu, powinny się zabrać do szkolenia astronautów z podkładania materiałów wybuchowych, jak to było w filmie Armageddon. Na Ziemi mamy dosyć broni, aby poradzić sobie z takimi zagrożeniami, a broń mogłaby w końcu ratować nam życie, a nie odbierać. Dziękuję bardzo, że dzisiaj byłeś tutaj ze mną. Mój kanał nazywa się Spina, a to był film z playlisty Spina Rozkminia. Jeśli dobrze się bawiłeś oglądając ten film albo dowiedziałeś się czegoś nowego, zrób mi przysługę i polub ten materiał, zasubskrybuj mój kanał, skomentuj i udostępnij swoim znajomym. To naprawdę pomoże mojemu kanałowi. A jeśli jest historia, którą chciałbyś zobaczyć lub dowiedzieć się więcej, oglądaj moje pozostałe filmy lub napisz w komentarzu, o czym zrobić kolejny film. Jeśli chciałbyś wesprzeć mój kanał, zapraszam na mojego Patronite'a, a za wsparcie bardzo dziękuję. To wszystko na dzisiaj, do następnego razu, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!